Cześć, witam Was w moim następnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku troszkę Wam powiadam, taki jaki jest również tytuł, to coś Wam o tym powiem. Ci co widzieli Pozna Społeczność, no to wiedzą, że biorę się za ten kanał, bo ostatnio go strasznie zaniedbałem. No i po prostu chcę, żeby aktywność fajnie wróciła, no i spróbuję właśnie to zrobić. I będę się starał, żeby od dzisiaj filmy były dwa razy w tygodniu. A więc co? Udostępniacie filmy. Polecajcie mój kanał swoim kolegom, jeżeli również mają króliki, hodowle jakieś. Żeby mogli też wpaść na mój kanał. Jeżeli ci, co mają kury, to mogą się również troszkę być zadowoleni, ponieważ postanowiłem, że również może coś z i kur się pojawi tutaj na tym kanale. Co prawda nie za często, no ale coś tam zawsze będzie. Więc postanowiłem właśnie, że wykorzystam te kurki, póki je mam. No i co? Zostawcie łapki w górę, suba i dzwoneczek. No i zapraszam Was do oglądania. No i dzisiaj będzie taki filmik. Głównie będę Wam mówił tutaj, co się działo. Właśnie walka o życie. Co to znaczy? Znaczy to, że tydzień temu, dokładnie to jakieś 8 dni temu, okociła się samica. Nie ta oczywiście, ta jest tylko ta dla tła. Tylko samica, która jest na podwórku, ale to nie pójdę, ponieważ już jest ciemno. Ale pewnie możecie kojarzyć, były dwie siostry w jednej klatce. No i właśnie jedna z nich była kotna, o czym nie wiedziałem. No i przychodzę rano, no i patrzę, że jest gniazdo zrobione, takie bliaki, wiadomo, nie było ani puchu, tylko tego trochę słomu było narzucone. No i po prostu postanowimy, że spróbujemy. Zobaczę, czy to młode wychowa. Tą drugą samicę ją oddzieliłem i sobie siedzi w osobnej klatce. No i po pierwszym dniu, gdy przyszłem, młode były takie dość wychłodzone, były zimne. No i postanowiłem je wziąć do domu. Tutaj mam, prawdopodobnie tutaj teraz się pojawi się zdjęcie tych młodych, bo chyba tylko jedyne jakie mam. No ja postanowiłem wziąć do domu, do pudełka po butach. No i miałem je, karmiłem je mlekiem, takie jakie znalazłem, przepis na mleko na internecie znalazłem. No i zrobiłem, no i je karmiłem. No niestety drugiego dnia, zapomniałem powiedzieć, że młodych było 6, oczywiście było 7, tylko jeden, bo od razu był martwy, jak przyszłem. Do drugiego dnia przeżyły wszystkie. Do trzeciego dnia już były potem w domu, no to padły dwa. Padły dwa. Do czwartego dnia przeżyły 4. W tym czwartym dniu padły kolejne dwa. No i do piątego dnia dożył tylko jeden, który no w sumie potem na wieczór już chyba też padł. Już coś takiego było, już dokładnie też nie pamiętam. No i tak to wyglądało. No, walczyć, spróbowałem, czy jest, czy uratuje. No ten się wydało taki nawet spoko, bo był najsilniejszy. No myślałem, że da radę, no ale sam się nie ogrzeje. Mimo tego domu jest ciepło, ale jakiś zimny był. No nic, no spróbowałem, niestety się nie udało, więc następnym razem będę bardziej przygotowany, jakby miała zaś taka sytuacja zaistnieć. No i walkę jednak przegrały. No tak mówię, spróbowałem, wiem jak to wyglądało. I być może wtedy następnym razem będzie już o wiele lepiej. I może wtedy się uda. No i tak mówiłem, że chcę teraz dwa filmy nie tygodniowe, tylko co dwa dni chcę dawać teraz film. Będzie na pewno ciężko wymyślać jakieś tematy, tytuły, no ale myślę, że waszą pomocą, no to mi się uda. Będę też próbował coraz się dawać, wiesz, live'y robić. No a myślę, że już następny filmik będzie być może, że sprzątania klatek lub z zakotów, lub jeszcze coś innego, zobaczymy. Zobaczę, co tam wymyślę. No a także tutaj, wiadomo, ten filmik nie trwał tylko 5 minut, no to tu będę sporo chleba, no to damy po kromeczce. Każdemu królikowi.
Tak, nie wiem czy wspomniałem, w ostatnim filmiku, że robiłem zapasy zboża. Chyba nadmówiłem. No wiadomo, jak widać, no trzeba posprzątać. Więc w następnym filmiku się chyba tym zajmę. Kiedy nagrywam jest czwartek. Film widzicie jutro w piątek. Będę troszkę większą. No i jutro w piątek będę nagrywał chyba. Być może zrobię to jako sobotnie obowiązki. Mimo tego to będzie nagrywane w piątek, no ale zobaczymy. Więc być może tak zrobię, zobaczę jeszcze. Będę was informował na społeczności, jakby coś. No i tak mówię, jest już ciemno. Nie będę już przechodził na podwórko do królików. Zobaczymy, może rano pójdę jeszcze przed lekcjami. No to sprawdzę szybko o kurek, czy są jajka. Tu by też udało się posprzątać. Nie, nie ma. No, króliki sobie ładnie chrupią. Dobra, no to ja będę już chyba kończył teraz ten filmik. Teraz będzie troszkę taki krótszy, ale następne będą już miały tak po... Będę się starał, żeby miały po minimum 10 minut. To co? To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten filmik się wam spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Oraz wyczekujcie do następnych filmików. Do kolejnego filmu, trzymajcie się, no i cześć.